Szanowni Państwo, w okręgu 21, który obejmuje województwo opolskie, mamy 6 parlamentarzystów opcji rządzącej, w tym 3 członków rządu. W programie 100 obwodnic nie została uwzględniona obwodnica Opola. Kampania wyborcza to jest dobry moment, by powiedzieć o tym, jakie inwestycje drogowe, jak ważne problemy dla Opolan zostaną w tym przyszłym parlamencie, gdy oczywiście w nim już będziemy podnoszone. Ja zrobię wszystko, by obwodnica Opola została włączona do programu 100 obwodnic. Zresztą minister Adamczyk, który jest ministrem infrastruktury, też się wypowiedział, że ta obwodnica powinna być. To samo się stało z wnioskiem na budowę mostu w ciągu obwodnicy południowej Opola planowanej. Też został ten wniosek odrzucony. Podczas sierpniowego spotkania, które prezydent Opola zwołał, pojawili się tylko i wyłącznie parlamentarzyści opozycji. Parlamentarzyści obozu rządzącego, jak widać, nie interesują się rozwojem naszego regionu. Cała droga krajowa 46 od Kłodzka przez Nysę, od Muchów, Paczków, Niemodlin, Opole, Ozimek, Lubliniec do Częstochowy musi jak najszybciej stać się drogą ekspresową. Opole jako ważny ośrodek akademicki, Opole jako miejsce, jako miasto wojewódzkie, Opole jako stolica regionu, jako miejsce, gdzie są bardzo ważne jednostki wojskowe, ale też ze względu na sytuację powodziową. Pamiętamy powódź w 1997 roku, kiedy nie szło przejechać z jednego krańca Opola do drugiego. Zasługuje na to, by planowana obwodnica Opola Południowa została włączona do planowanej trasy 46 drogi ekspresowej. I wtedy, w tym przypadku, Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie można sfinansować inwestycje obwodnicy południowego Opola, tak jak to jest w przypadku na przykład Krakowa. Gdzie tak się stało, bo w normalnych sytuacji obwodnice w miastach buduje miasto, a jej koszt 1 mld zł nie pozwala budżetowi Opola na sfinansowanie tej inwestycji. To samo z trasą średnicową. Będę robił wszystko, by pomóc Opolanom, by pomóc mieszkańcom całego regionu. 300 milionów na budowę trasy średnicowej też w budżecie państwa musi się znaleźć. 6 parlamentarzystów pisowskich i tych różnych przystawek nie potrafiło wywalczyć dla naszego regionu środków na obwodnicę południową, na trasę średnicową, na mosty. Kolejna ważna inwestycja drogowa z punktu widzenia Opolszczyzny to jest droga ekspresowa w ciągu drogi krajowej 45 od Raciborza w stronę północy, w stronę trasy E67. To też pozwoli na rozwój tych terenów przyległych do drogi krajowej 45, na połączenie z drogą ekspresową, na wylot w stronę Warszawy, w stronę Wrocławia, w stronę innych ważnych miast, tak żeby nasz region mógł się dalej rozwijać. O te wszystkie ważne i duże inwestycje będziemy walczyć w przyszłym parlamencie i nie jak ta 6 nieudaczników z PiS-u. Zrobimy wszystko, żeby województwo opolskie otrzymało te środki. Ale prócz tych dużych inwestycji, bardzo ważne są drogi lokalne. Nie ma środków, nie ma programu systemowego na budowę infrastruktury drogowej. Owszem, są rządowe programy, ale jak tutaj już kolega stwierdził, rzeczywiście tak się składa, że te pieniądze otrzymują ci samorządowcy, te samorządy, które są blisko związane z władzą. Dlatego też my jako Polskie Stronnictwo Ludowe mówimy o tym, że przywrócimy te środki, tych kilkanaście miliardów złotych właśnie na budowę infrastruktury, na budowę dróg. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe przywracamy tutaj środki i będziemy je budować w sposób transparentny, opierając się rzeczywiście na potrzebach mieszkańców, tak ażeby rzeczywiście można było mówić tutaj o wyrównywaniu szans, bo to jest bardzo istotne. I chcę powiedzieć tak, że wykluczenie transportowe to nie jest tylko to, że tam autobus jeździ tam i z powrotem, ale to jest rzeczywiście tutaj kwestia tych dróg i ich jakości. Chciałbym przypomnieć raport Fundacji Batorego, gdzie profesor Flis wyliczał, jak dzielone są środki dla samorządów
rządzonych przez włodarzy PiS-u, a przez tych, którzy są neutralni bądź tworzą pakt senacki. I tak, w gminach, gdzie jest wójt, burmistrz z PiS-u, to jest 9% ogółu mieszkańców kraju. Oni otrzymują 28% środków w 2021 roku z tych różnych rządowych funduszy. A 9% mieszkańców otrzymują 30% środków. Opozycja, wójtowie, burmistrzowie rządzą gminami, które stanowią 32% ogółu mieszkańców Polski, a otrzymują zaledwie 10% funduszy. W przeliczeniu na złotówki średnio mieszkaniec na mieszkańca przypada 83 zł wsparcia. Dla mieszkańca, którym rządzi wójt czy burmistrz z bloku senackiego opozycji, 25 zł na mieszkańca, a tam, gdzie rządzi wójt czy burmistrz z PiS-u, to jest 10 razy tyle, czyli 253 zł na mieszkańca. To jest skandal. Te środki muszą być rozdysponowane w sposób transparentny, tym bardziej pochodzą w dużej mierze z opłaty paliwowej, którą solidarnie płacą wszyscy kierowcy, bo na ten cel została ona wprowadzona.